Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam, jak posługiwać się power-upami, czyli wzmocnieniami. Power-upy dzielimy na kilka kategorii. Defensywne, ofensywne oraz pościgowe. Niektóre z tych power-upów są przeznaczone wyłącznie dla pościgów, inne dla wyścigów, a jeszcze inne dla wszystkich trybów. Używanie ich w mądry sposób może czasem zaważyć na twojej wygranej lub przegranej. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże ci właściwie używać tych power-upów. Zapraszam do oglądania. Nitro wpływa głównie na przyspieszenie, ale także na prędkość maksymalną. Jest to jeden z najważniejszych power-upów, który przyda się głównie na wyścigach, sprintach oraz okrążeniach. Nitro używaj w sytuacjach, kiedy potrzebujesz natychmiastowego przyspieszenia. Nie używaj nitra, kiedy jedziesz już prawie z pełną prędkością, ani bezpośrednio przed zakrętem. Idealne sytuacje do używania nitra to na przykład wyjście z zakrętu, przypadkowa stłuczka z ruchem ulicznym, czy może stłuczka z jednym z oponentów. Nagłe przyspieszenie spowodowane nitrem sprawia, że samochód bardzo traci na stabilności. Nie używaj tego power-upa zbyt często, gdyż możesz więcej stracić niż zyskać. Naucz się dobrze jechać trasę bez power-upów, a następnie zastanów się, gdzie mógłbyś użyć nitra, gdzie najbardziej potrzebujesz przyspieszenia. Kolejnym bardzo ważnym power-upem ofensywnym, dostępnym również na pościgach, jak i wyścigach, jest Moloch. Moloch sprawia, że twój samochód staje się bardzo ciężki, bardzo trudny do prowadzenia, ale także pozwala ci zwiększyć twoje przyspieszenie. Podobnie jak Nitro, taki tego power-upa możesz używać, gdy jesteś na pierwszej pozycji. Możesz się wspomóc wtedy, rozwalając na przykład obiekty, które stają na drodze. Jakieś kosze na śmieci, parkometry, znaki, wszystko to, co ci przeszkadza, teraz nie ma dla ciebie znaczenia, bo twój samochód zyskał moc niszczenia wszystkiego, co znajduje się na twojej drodze. Na wyścigach polecam go używać w miejscach, gdzie potrzebujemy długotrwale zwiększyć przyspieszenie naszego samochodu, lecz nie tak drastycznie jak w przypadku Nitro. Power-up ten możemy również użyć na pościgach czy ucieczkach drużynowych, rozwalając radiowozy i torując sobie drogę do ucieczki. Katapulta to power-up pozwalający nam zwiększyć nasze osiągi, gdy jesteśmy na drugiej lub niższej pozycji. To bardzo pomocne wzmocnienie, gdy potrzebujemy dogonić czołówkę w wyścigu. W odróżnieniu od Molocha nie degraduje aż tak bardzo prowadzenia naszego samochodu, ale także nie zwiększa jego masy przy kolizjach. Ponadto moc katapulty zwiększa się, gdy spadamy na niższą pozycję. Katapulty używaj w momencie, gdy miałeś naprawdę poważną stłuczkę i zamierzasz nadrobić swoje zaległości w wyścigu. Power-up ten spisuje się świetnie w miejscach, gdzie mamy dużo krótkich, prostych odcinków, jak i również dużo krętych odcinków. Nieznacznie zwiększając moc swojego samochodu na drugiej pozycji, możemy łatwiej wyprzedzić swojego przeciwnika. Katapulta jest stworzona właśnie do takich działań. Gdy natomiast wszystkie możliwe power-upy zaczną nam się ładować, a potrzebujemy ich natychmiast, wtedy przychodzi z pomocą gotowość. Gotowość to power-up wspomagający, który natychmiastowo regeneruje nasze zużyte power-upy. Gdy na przykład skończy nam się nitro, a wyjdziemy właśnie z zakrętu, wtedy wciskamy gotowość i następnie znowu nitro. Gotowość pozwala wypracować sobie naprawdę sporą przewagę nad przeciwnikami, ponieważ możemy zrobić naprawdę długą serię używania power-upów. Magnes ruchu ulicznego przystworzy naszemu przeciwnikowi naprawdę wiele problemów, dopóki on nie uruchomi tarczy. Tarcza z kolei zapobiega magnesowi. Jeśli czujemy, że pod koniec okrążenia możemy jeszcze wyprzedzić swojego przeciwnika, wtedy przyda się dodatkowe okrążenie, na którym możemy udowodnić swoje umiejętności. Gdy jednak na chwilę potrzebujemy odbić się od wyścigów, wtedy czas na pościgowe power-upy. Tylko i wyłącznie w pościgu single player możemy używać czegoś takiego jak natychmiastowa ucieczka. To bardzo przydatny power-up, kiedy szybko chcemy zgubić pościg. Sprawia on, że gdy tylko na chwilę zginiemy z pola widzenia policjantów, możemy łatwo im uciec, wciskając właśnie ten power-up. Gdy zdarzy ci się złapać kapcia, wtedy najlepiej użyć napełniania opon.
Sprawi to, że twoje opony zaczną być znowu funkcjonalne, a ty będziesz mógł wrócić do pełnej klasy pościgu. Unik awaryjny czy drużynowy unik awaryjny to power-upy, których nie należy używać zbyt pochopnie. Pozostaw je sobie na moment, kiedy naprawdę będziesz miał problem z uniknięciem policji. Gdy masa radiowozów będzie zagradzała ci drogę, wtedy wciśnij unik awaryjny. Każdy radiowóz blisko ciebie odleci w powietrze, a ty będziesz mógł jechać dalej. Drużynowy unik awaryjny różni się od zwykłego uniku awaryjnego tym, że wszyscy twoi sprzymierzeńcy z pościgu otrzymują go w tym samym czasie. Pozwala to pomóc kolegom, gdy na przykład znajdą się w opresji. Katapulta drużynowa różni się od zwykłej katapulty tym, że wszyscy nasi sprzymierzeńcy z wyścigu otrzymują ją równocześnie. Dlatego jeśli chcemy, by ci co są z tyłu dogonili nas, możemy jej użyć i wtedy oni pojawią się przy nas bardzo szybko. Mam nadzieję, że podobał wam się mój poradnik i że wiele kwestii i wiele waszych pytań rozwiązał. A tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie, cześć!